się do dodatku do emerytur dla 50 tysięcy obywateli Izraela, gdzie parlament polski zatwierdził ten dodatek w wysokości 100 euro. To jest 5 milionów miesięcznie, 60 milionów miesięcznie rocznie. To jest jakaś dziwna sprawa, szczerze mówiąc. Ja ludzi szlak trafia, bo to jest niewielka rzecz, to suma jest śmieszna, prawda? Ale nasi no tak, 5 milionów. 10-20. No tak, 5 milionów, jak podzielimy na 35 milionów Polaków, to wychodzi 15 groszy miesięcznie do obywatela, więc w końcu ludzie na to machają ręką. Są większe rzeczy, ale szczerze mówiąc, nie jestem w stanie zrozumieć, na jakiej podstawie prawnej to było i właściwie niby. Nie było za holokaust. To jest taka rekompensata za emeryturę, którą oni by mieli, gdyby byli w Polsce, ale nie byli, ale to czy myśmy ich wyrzucili z tej Polski, czy to inny, prawda? Więc to jest moim zdaniem nieuzasadnione. Nie robię z tego powodu akurat największej chryli, bo to nie jest największy problem, mamy większe. Na przykład żądanie zwrotu 65 miliardów za mienie utracone przez Żydów. Nawiasem mówiąc, ja, panie przewodniczący, założyli też taką ciekawą rzecz. Że ta lewica zawsze mówi, że nieważna jest narodowość, ważne jest obywatelstwo. Prawda? Tylko obywatelstwo się liczy i dalej. No to w takim razie pomordowani byli nie Żydzi, tylko Polacy. To byli wszystko obywatele Polscy. To Polsce się należy odszkodowanie, a nie. Prawda? Jeżeli narodowość jest nieważna, no to. Przepraszam, to jak to jest? Trzymajmy za słowo, prawda? Ja osobiście uważam, że narodowość jest ważna, no ale. Ale z kolei lewica tak twierdzi, że jest nieważna, no to w takim razie dlaczego mówią nagle to Żydzi, prawda? Czy na przykład mówią, że Polacy mordowali tam w tym... To jest ważne. Tak, prawda? Ja nie mordowałem, nie czuję się odpowiedzialny. Ja, Polak zamordował prezydenta McKinleya, to prawda, Leon Czołgosz, ale z tego powodu nie jesteśmy chyba za to odpowiedzialni, prawda? Z tym jest ważne, żeby było tak, jak stara telewizja. Nie dyskutujmy na ten temat. Telewizja zawsze kłamie, to trzeba nauczyć się, ale generalnie mówię, że trzeba trzymać ich za słowo. Jak tak mówią, to proszę bardzo, oczywiście, ale wyciągniemy logiczne konsekwencje. Otóż czego nie znosi lewica, to logiczne. Jak ktoś na nich wrzeszczy, że nienawidzę lewicy, to na nich spływa jak woda po kaszce. Natomiast jak ktoś im logicznie wywozi, nic tak nie się wścieka, jak wykazywanie sprzeczności w ich rozmowaniach. Także radzimy to robić. Proszę bardzo. Panie Janusz, taką chyba postanowienie. Chciałbym zapytać, czy może pan się z tym zgadza, tak? Polska przeżywa tak jakby los kwit, jeszcze do niedawno kraj trzeciego świata. Teraz mamy ostatnio euro, najazd zagranicy. Opinia publiczna się cieszy i politycy, że zagranica przywozi nam pieniądze, a według mnie to wszystko właśnie wychodzi. No to jest tak. Takie stare powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają. Otóż, jeżeli ktoś mówi, że trzeba forować eksport, ja tego nie mówię. Ale ktoś mówi, że trzeba popierać eksport, w takim razie nie powinien brać pożyczek ani dotacji z zagranicy. Bo jeżeli dostaniemy jakieś dolary, to zamiast coś kupować, prawda, coś robić, to kupimy za granicę. Proszę zwrócić uwagę, że nawet Hiszpania dostała ogromne ilości pieniędzy z Nowego Świata, z Ameryki Południowej, prawda? To było pierwsze mocarstwo świata w Hiszpanii. Dostało to złoto i spadło do trzeciej ligi. Prawda? Bo od tej pory Hiszpania, zamiast robić buty, to brali złoto i kupowali je w Holandii. I się rozleniwili, spadli do trzeciej ligi. Pieniądze dają szczęście, jeżeli żeśmy je sami zarobili. Pieniądze darowane są zatrute. A nas się właśnie tymi pieniędzmi obdziela, a głupi Polacy się cieszą, prawda, że tam można coś rozkraść. A nie, bo mówią nam, że oni nam przywożą. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli my wywozimy i oni wywożą, to jest to zamiana, która powinna się obu stronom opłacać. Pod warunkiem, że jest robiona na wolnym rynku, bo jak było w Związku Sowieckim, gdzie się w Polsce robiło kumys i wywoziło do Kazachstanu, a w Kazachstanie robili Leszki, Krakowski, wywozili do Polski, no to na wymianę to się niekoniecznie opłacało. Skoro grozi nam bankructwo, to chyba średnio się opłaca. Epa,
Gdyby nie było tej bandy urzędników, to byśmy wiedzieli, czy coś opłaca, czy nie. Ponieważ każdy z nich wpływa na ceny, no to nie można wiedzieć, co ile kosztuje. Jest takie piękne powiedzenie profesora Legadowicza, jeszcze za komuny powiedział tam w latach 70. na pytanie, czy socjalizm może zawojować cały świat. Oświadczył, że całego nie. Jakiś Luksemburg musi zostać ostoją kapitalizmu, bo socjaliści też muszą wiedzieć, co ile kosztuje naprawdę. No bo jak studenty zbiją ceny, to nie wiadomo, co ile kosztuje, prawda? Na przykład miałem dyskusję wczoraj na własnym blogu. Ktoś się pytał, jak to jest, ile kosztuje operacja w państwowym szpitalu. Podobno istnieją jakieś wysoko kompetentni specjaliści, którzy płacili oczywiście podatkami, którzy oceniają, ile kosztuje taka operacja i że ona by kosztowała może drożej, gdyby nie było państwowe, a może kosztowałaby mniej, prawda, się kłócą. Otóż nie wiemy, ile kosztowała. No skąd możemy wiedzieć, kiedy wszystko jest sztuczne. Pensje lekarzy są sztucznie ustalane, prawda? Ceny tego są ustalane sztucznie, prawda? No to skąd wiemy, ile ta operacja naprawdę kosztuje? Nie wiemy, to jest nie do policzenia. Trzeba puścić to na rynek i zobaczyć. Pamiętam dokładnie, co się stało, jak puszczono na rynek ceny żywności. Były wielkie opory, pamiętam, to było w 78 roku jeszcze, to chyba nie w 78 roku, przed Solidarnością. No i słyszałem wielki wrzask, że jak się zrobi, puścić to na wolny rynek, to wtedy ceny mięsa pójdą w górę 2 razy, 3 razy, 10 razy, jedna pani krzyczała historycznie, że 100 razy pójdą w górę ceny mięsa. W rzeczywistości pod objęciem wolnego rynku ceny mięsa poszły w górę o 15%, po 2 tygodniach spadły o 20% i w ten sposób, prawda, wszystko się jakoś ułożyło. I to samo oczywiście byłoby z cenami usług medycznych, prawda? Tylko trzeba puścić to na wolny rynek. Na przykład ja miałem suczkę, która niestety już zeszła z tego świata i musiałem w suczce zrobić USG. I stwierdziłem ze zdumieniem, że przecież psa jest trudniej badać niż człowieka, bo on nie powie, prawda, co go boli i tak dalej. To USG dla zwierzaka kosztuje 20 zł, a dla człowieka kosztuje 50. Tym samym aparatem robiony, ten sam czas poświęca na to lekarz, prawda? Dlaczego? Dlaczego? No bo tam jest konkurencja. Nie ma państwowej weterynarii. No, na tym poziomie nie ma państwowej, bo trochę jest, niestety jest, bo bada te mięso eksportowane, to do państwowej weterynarii i tam jest problem. Zawsze. Są strajki tych weterynarzy, oczywiście protesty i tak dalej. Ale wśród tych normalnych nie ma. Proszę zauważyć, że jeszcze nikt nie widział weterynarza, który by operował kota po pijanemu. Bo gdyby to zrobił, to by na drugi dzień stracił, prawda, Starkowica, nie poszedł do innych weterynarzy. Nie słyszałem jeszcze, żeby zostawił psu nożyczki w brzuchu, prawda? Nie słyszałem jeszcze, żeby weterynarz odmówił wyjazdu do chorego konia. Nie widziałem jeszcze, żeby koń wsunął łapówkę. A weterynaria jest prywatna, to nie ma żadnych problemów, prawda? To świętej pamięci Stefan Kisielewski mówił, że socjalizm to jest ustrój, którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. No i właśnie w tym codziennie, jak idziemy do przychodni, do szpitala, to pokonujemy trudności nieznane w żadnym innym ustroju, prawda? I ludzie myślą, że tak już musi być, że nie może być inaczej, prawda? Jak to? Proszę, mogę się wtrącić. Proszę bardzo. Akurat do służby zdrowia, bo słyszałem takich, no już parę osób tak mówiło, że służba zdrowia, czyli ma być służba, więc oni muszą cały czas stać na służbie i być gotowi, aż ktoś, jak będzie chory, żeby mu pomóc. I że jeżeli to będzie prywatne, to wtedy nie będzie tej służby i że na przykład w sobotę czy w niedzielę nie będą pracować, bo mają wolne. Albo że nie będą pracować w nocy. To ja panu coś powiem. Jak była komuna, to w soboty i niedzielę wszystkie sklepy były zamknięte. A dzisiaj prywatne są otwarte, nikt ich nie nagania. One chcą pracować, prawda? No to samo będzie ze służbą zdrowia oczywiście. W Ameryce na przykład, kiedy jest sprowadzana adwokatura, to niech się zdarzy jakiś wypadek, to już 50 adwokatów siedzi i doradza pasażerom, jak tu dostać odszkodowanie. Na miejscu są. Jakby tego wypadek, to by 3 karetki pogodowe przyjechały i by się biły, która ma go wziąć. A państwowa, no to wiadomo, no. Pamiętacie tę sytuację, prawda? Jak to, taki dowcip, jak to jurant ze Spychowa
prawda? Wpuszczony przez Zygfryda, no i idzie z tą obciętymi dłońmi, prawda? Oczy wyłupione, więc idzie, prawda? Wycięty tutaj krwawy krzyż na piersi, idzie. Spotykają mnie, kto cię tak urządził? Robię znak krzyża. Łuskie pogotowie? Panie Janusze, mam takie pytanie. Chciałem się odnieść do tego faktu, że od niedawna do naszego szeregu został włączony pan Zbigniew Stonoga. I mam takie pytanie. Czy popiera pan jego ruch społeczny zainicjowany w internecie Sejmowe Więzienie i jak się pan odnosi do jego zarzutów, które przedstawia on panu Leszkowi Millerowi i innym politykom zamieszanym w aferę Colosseum? Pan Stonoga jest bardzo, jakby to powiedzieć, no, wymownym i elokwentnym człowiekiem. Zarzuca ludziom mniej więcej 3 razy tyle, ile to jest warte. Na przykład on przedłożył mi 115 wyroków sądowych, które wygrał. W rzeczywistości było to 25, tylko każdy 4 razy skierował, żeby było więcej. Ale 25 wygranych to też nie jest wynik. Więc to jest człowiek taki, no. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tym Opolu, bo on jest zimka w ogóle spod Opola. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jak sobie nie poradzi, to trudno, ale hałas w kraju jest, prawda, słynny Stonoga. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Został prezesem na miesiąc. Słucham? Został prezesem na miesiąc. Tak, zobaczymy. Przez miesiąc ma doprowadzić, jak nie będzie to. Zobaczymy. Będą wybory. No ma miesiąc, bo rzeczywiście, bo musi zwołać zebranie oddziału i oddział musi go wybrać, bo on jest tylko pełniący obowiązki. Ja przez pana na miesiąc. On jest tylko pełniący obowiązki. Ja nie mam prawa wyboru. Ja mianuję prezesów regionów, ale nie mam prawa mianowania prezesów oddziału. Panie Januszu, ja mam takie pytanie, bo... Możesz rękę podnosić, żeby wiedział, kto mówi. Bo ostatnio obserwuje się jakoby niechęć partii Demokracja Bezpośrednia do właśnie Kongresu Nowej Prawicy. Jak pan myśli, jaka jest przyczyna tego, że właśnie z taką niechęcią się noszą właśnie do pana, a natomiast wszystkie pozostałe inne partie jak prawie że pomijają? Bo my nie jesteśmy partią demokratyczną, prawda? Jesteśmy wrogami demokracji. W związku z czym trudno się dziwić, że mają do nas zły stosunek. No to partia oczywiście jest bez żadnego znaczenia, bo oni sami nie wiedzą, czego chcą. Na przykład gdzieś tu od was chyba, z okolicy startuje... Tak, tak, pani, która była u pana Palikota, prawda? Więc to trochę dziwne. No ale... Ale to takie dziwactwo, no. Demokracja to jest w ogóle dziwny ustrój, bo... Wiadomo, że głupi więcej niż mądry, więc... Więc dziwienie się, że jak jest demokracja, to rządzi głupota, jest bez sensu. No musi rządzić głupota, jak może być inaczej, prawda? Ten polityk, nawet jak jest mądry sam, no to musi mówić do najgłupszego wyborcy i go przekonać. Więc rozumcie państwo, ekonomia na przykład, ale nie tylko ekonomia, to są rzeczy trudne. Na przykład przedsiębiorcy. Państwo, przedsiębiorcy, czyli ludzie, no przecież rozgarnięci, prawda, umieją liczyć, nie są w stanie zrozumieć na ogół, a może sobie nie zdają sprawy, może zrozumieć, jak się powie, że przecież oni nie płacą żadnych podatków. Czyli jak nałożymy podatki na, załóżmy, piekarza, to piekarz natychmiast podnosi cenę bułki, prawda? No bo przecież nie będzie dokładał. I cały podatek płaci ten, kto je bułkę, prawda? Piekarz też na tym traci, bo sprzeda mnie bułek po wyższej cenie, to jest inna para kaloszy. Tak wszyscy na tym tracą równo, no, poza urzędnikami państwowymi. Natomiast to tak naprawdę to nie piekarz płaci, tylko jego klienci. A on sobie nie zdaje sprawę, on widzi, że on te pieniądze i myśli, że to on je płaci, to jemu zabierają te pieniądze. Nie, on jest poborcą podatkowym. On jest poborcą, który zdziera ten podatek od ludzi i zanosi zębach do, jako bezpłatny poborca podatkowy. To taka jest prawda. Ale on myśli, że to on płaci podatki swoich pieniędzy. To jest nieprawda. Jeżeli byśmy ten podatek zdjęli, to by natychmiast obniżył cenę bułek. Dlaczego by obniżył? No, proszę państwa, pojedę zamiast bułka, powiem 50 groszy do ustalenia uwagi, tak? Dlaczego on sprzedają po 50 groszy, a nie po 60? No bo łajdar piekarz za rogiem umie zrobić za 49 albo za 51, nie? Sprzedaje za 50, nie? Dlatego, bo chciałby sprzedać za 60, nie? Rozumiesz, wiecie, ile on zarobił za 60? Przecież w tej bułce za 50 groszy, to są tam podatki, przecież to jest cena mąki, cena pracy piekarczyka, prawda? Prąd! To wszystko, to prąd i tak dalej. Więc tak naprawdę jego zysk to jest 5 groszy. To jakby on sprzedawał to po 60, to by jego zysk wzrósł 3-krotnie. A nie może. Nie może sprzedać drożej, bo konkurencja. I...